na wspólnym spotkaniu wszystkich, to znaczy naszych seniorów, oddelegowanych, młodzież, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Jest to spotkanie pod tytułem Mardi Gras, czyli pusty wtorek u nas w środę, bo tak to mi pasowało. Tak, zamiast pustego czwartku. Ja myślę, że tak, ponieważ my mieliśmy tu przewidziany kolejny program, ja sądziłem osobiście, muszę to głośno powiedzieć, że była jasność, że jakaś tam część młodzieży pójdzie do tej Malecznej Kuba, ale tutaj młodzieży się nie przeprowadzili. Mieliśmy w planie występ króciutki, chociażby zespołu wokalnego Bilanki, odezwijcie się, jesteście, tak? Nie pytam. Kawałek u Skleroza. Ale zrezygnujemy w tej sytuacji, miał być nawet quiz taki polsko-francuski dla naszych płac. Nie, w tej sytuacji to myślę, że nie. Ale nie, są nagrodzenie. Nie, rozdamy na jakiś zespół. Panią przewodnicząca Społecznej Rady Klubu, przewodnicząca zespołu Bilanki, które miały wystąpić i kabaretu Skleroza i będzie po sprawie. Natomiast myślę tak, że w tym momencie zrobimy w ten sposób, że tą część taką artystyczną, ona się może urodzić przy stołach, bo byłoby tutaj, tam jest jeszcze parę osób nam ciasno. Jakieś wspólne śpiewy, może coś tutaj Państwo też zaproponujecie. Idea główna, prócz tych naleśników, tego Mardi Gras, była zapoznanie się również z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Francuskiej, gdyż jak tutaj oznamiają chociażby te gazetki Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, no utrzymuje chyba kontakty z Francją i być może po naszych kontaktach z Holendrami będzie jakiś dalszy kroczek. Ale o tym to już chyba powiedzą przedstawiciele towarzystwa. Ja myślę, że po tych krótkich słowach po prostu bardziej spontanicznie spróbujemy się tu porozumieć, zjeść naleśniki, porozmawiać, może pośpiewać. Inicjatywa należy do obu stron, jak sądzę. I tak będzie najlepiej w tej sytuacji. Po prostu damy sobie spokój z tymi wszystkimi oficjalnymi historiami. Na tym skończymy. To jest pani Gawłowska, pani Hanna Gawłowska, przedstawiciel właśnie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Myślę, że przedstawi nam resztę państwa, bo domyślam się, że to są profesorowie, pana Jana Leśniaka doskonale znam. Także to blisko. Pozdrowienia dla pani Aldony przy okazji. No i myślę, że to tak na tej zasadzie po prostu będzie się odbywać. Udzielam. No, źle zabrzmiało. Nie udzielam. Proszę bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że państwo tak licznie, aczkolwiek nie tak jakbyście chcieli licznie, dzisiaj się zjawiliście. Rozumiem, że jest to na pierwsze tego typu spotkanie. Chociaż spotkań towarzyskich i nie tylko macie wiele, ale pewnie z towarzystwami przyjaźni mniej, a już zwłaszcza z młodzieżą. Młodzież trochę ostatnio kusimy różnymi formami, żeby działała w naszym kole, bo działamy jako koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej i oddział nasz mieści się w Poznaniu. W ogóle to zebrało się kilkadziesiąt osób w roku 90. i zainicjowało powstanie koła oddziału przyjaźni, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. To z wielkich 10 osób, stało nas kilkanaście sztuk, ale ponieważ mamy przyjemność w tym, co robimy, w związku z tym trwamy i działamy dalej. Nasza siedziba, trudno nazwać to siedzibą, lokum naszej biblioteczki i miejsce spotkań takie dla mniejszych grup mieści się w klubie Międzynarodowej Prasy i Książki. Ponieważ tam doszło do pewnego rodzaju reorganizacji, w związku z tym skorzystaliśmy z gościnności waszego klubu Domu Seniora i stąd dzisiejsze spotkanie. Ponieważ nie śmieliśmy robić jako pierwsze, że tak powiem, wykorzystanie z tego lokum spotkania tylko samo towarzystwo, w związku z tym
powstał pomysł, żeby zrobić spotkanie wspólne razem z Państwem. Do tego posłużył tłusty wtorek. Francuzi nie obchodzą tłustego czwartku, tylko tłusty wtorek. I tradycyjnie ten tłusty wtorek smażą na leśniku. Nas jest tutaj bardzo dużo, młodzież tam się zobaczymy jak sprawdzi za chwilę. W każdym razie myślę, że każdy symbolicznego naleśnika dostanie dżemem produkcji naszych własnych tutaj z ogródku. Tak, dżem polski, tradycji recepta. A tu nie wiem dlaczego naleśnik. A nie, to mówię. Francuzi niech obchodzą z tego czwartku tylko wtorek i na ten wtorek jego naleśnik. Jest czwartek, jemy pączki, a oni we wtorek jedzą naleśnik. Tak się z terminami złożyło, że nie mogliśmy się wcześniej spotkać, żeby po tego wtorku, tłustego czy czwartku można było zrobić spotkanie stąd z takim trochę poślizgiem, ale myślę, że każdy pretekst jest dobry, byle się po prostu spotkać i porozmawiać i o czymś tam się dowiedzieć. Nasze kontakty, o których tutaj pan Krzysztof wspominał z Francją, to są kontakty osobiste rodzin, przede wszystkim z Châtellerault. A dlaczego z Châtellerault? Dlatego, że miasto Piło podpisało pakt, przyjaźni i współpracy z miastem Châtellerault we Francji. Bardzo daleko jest to miasto, 1800 km. Stąd kontakty nasze są dosyć rzadkie, no ze względu na odległość, bo trudno nam się przemieszczać z Piły do Châtellerault i odwrotnie. Nas witają tam tak samo serdecznie, jak my witamy Francuzów. Zresztą mieliśmy tego przykład 2 lata temu, jak Francuzi trzema autokarami zjechali do Piły i wszyscy znaleźli lokum w rodzinach fińskich, nie w żadnych hotelach, w internatach, tylko fińskie rodziny przyjęły Francuzów. Było bardzo dużo osób i wszyscy wyjechali zadowoleni. Niektórzy z płaczem, tak, to były sceny bardzo takie wzruszające przy pożegnaniu. Kontakty między tymi rodzinami utrzymują się do dzisiaj. Wymiana jest wakacyjna. Jeździmy tam, oni tu, oczywiście w zależności od zasobności kieszeni i czasu urlopu, jakim kto dysponuje. Co jeszcze można Państwu powiedzieć? Tutaj te dwie gazetki, które tak nazwane gazetki, to są nasze plansze, które przygotowało nasze koło na spotkanie, które się w zeszłym roku odbyło po raz pierwszy w Poznaniu. Było to forum różnego rodzaju inicjatyw pozarządowych. Między innymi myśmy tam zgłosili się jako towarzystwo, które tak zwane non-profit, które nie przynosi zysku. To co robimy, ponieważ nie działamy gospodarczo, utrzymujemy się ze składek i z tego, co sami wnosimy po prostu w tą naszą działalność. Więc zgłosiliśmy się, że takie coś robimy, że się no, niejako też pochwalić. Stąd te takie tablice informacyjne. Ja pozwoliłam sobie też przynieść małe takie albumiki z fotografiami, które są relacją z naszych spotkań. Ja myślę, że tutaj dzięki pomocy pani Zosi na wiosnę, jak śniegi puszczą, znowu będziemy porządkować bulwary Châtellerault z racji chociażby tego, że jest to taka nić wiążąca nas z Châtellerault. Jeśli tutaj nie śmiem zresztą Państwa zapraszać, ale bo jest to praca fizyczna, ale ponieważ jest to przy tym przyjemne spotkanie na świeżym powietrzu, trawienie ścieżek i alejek nad rzeką, więc tylko trzeba jakiś dzień dobry, wiosenny znaleźć i nie ma sprawy, mogę Państwa o tym poinformować, bo to się na takie trawienie liści wiosenne. To jeszcze przypomnijcie. Konkursy, tak. Dla młodzieży w szkołach licealnych robimy konkursy. Robiliśmy w zeszłym roku. Zwycięzca pojechał do Paryża. Fundatorem był Urząd Miasta i my dopłaciliśmy różnicę. Także myślę, że to była wielka gratka dla tego młodego człowieka. Natomiast podejmiemy się takiego konkursu, ale dopiero chyba za rok. Nie można to często i musimy się trochę inaczej do tego przygotować. Zrobiliśmy również w zeszłym roku Dni Kultury Francuskiej w Pile. Nie wiem, czy Państwo zauważyli w ogóle coś takiego, że się działo. Pod koniec listopada był film francuski w ramach DKF-u w kinie Koral. Była wystawka kart pocztowych obrazujących różne regiony Francji.
w oknie wystawowym delikatesów Merkur na dole. Skorzystaliśmy z uprzejmości dyrektora, który nam udostępnił tę witrynę. Wydaje mi się, że to wyszło ładnie. Jeśli ktoś przychodził, robił zakupy, tam miał okazję to zobaczyć. Kto jeszcze? W szkole muzycznej, tak, był fantastyczny koncert. Przygotowany przez gitaristów pod kierunkiem pani Filipa Podjak, która tutaj siedzi. Był to koncert poezji i prozy francuskiej, a uczniowie szkoły muzycznej zaprezentowali muzykę kompozytorów francuskich. Na te dni dotarła z wielkimi kłopotami, ale dotarła pani, jedna z radnych miasta Châtellerault, była zachwycona w ogóle tym wszystkim, co my robimy. Mamy z nią kontakt listowny. Liczymy na to, że jesienią, ponieważ Urząd Miasta chce powtórzyć już, zrobić cały tydzień kultury francuskiej, żeby te kontakty Piła Châtellerault i w ogóle Piła Francja ciągle były utrzymywane, żywe, żeby świadomość mieszkańców się wbiła. Wbił fakt, że my mamy gdzieś tam 1800 km stąd zaprzyjaźnione z nami miasto Châtellerault. I w związku z tym chcemy również kilka imprez przeprowadzić jesienią, to będzie wrzesień, październik, listopad, w tej chwili nie umiem powiedzieć. Dni kultury francuskiej, proszę prasę śledzić, to, na pewno coś. To ja mam ofertę, w związku z tym, że już się spotykamy, ja mam ofertę, że klub seniora swobodnie może się włączyć, zorganizować dzień, nie dni, ale dzień kultury francuskiej, wtedy zarząd towarzystwa, no już sądzę, że nie młodzież, zaprosimy na taki dzień. On będzie trwał powiedzmy od 16 do 20 albo od 4, no, całe popołudnie. Także można z góry przyjąć ten sygnał, bo dzisiaj sytuacja ze względu i na te naleśniki, i na liczną obecność tutaj młodzieży, no to są te kontakty, które... Tak, żywioł, na żywioł. No, także, ale my kupujemy pomysł, kupiliśmy państwa. Mi jest ta kultura, powiem uczciwie, bardzo bliska. Zatem mieliśmy kontakty z Holendrami i oczywiście one będą. Też na takich zasadach, jak pani mówiła, w naszych mieszkaniach, naszych pani, panów, przebywały spore grupy Holendrów, prawda? Także tutaj pewne doświadczenia w tym zakresie istnieją. Jeżeli państwo mający na co dzień kontakt z tymi sprawami, co chcecie gdzieś zasygnalizować, to jest nasza oferta. Dzień, ze względu na warunki lokalowe, oczywiście byłby to Dzień Kultury Francuskiej dla nas, przez nas robiony, dla członków klubu seniora, bo państwo widzicie, że jakie są warunki, to jest na określoną ilość osób, 70, jak to się mówi, porywam, to oblegają wszędzie nas, ale z zaproszeniem wtedy już bardzo ścisłej, powiedzmy, trzyosobowej delegacji, bo przed tym się trzeba zawsze prezentować. Dziękuję bardzo. Chciałam jeszcze powiedzieć, że w klubie Hempik na siódmista 1 teraz mamy biblioteczkę francuską, dosyć bogato zaopatrzoną dzięki właśnie naszym zasobom bibliotecznym i dzięki stronie francuskiej, która oferowała nam sporo książek. Są to książki w języku francuskim. Także jeśli ktoś chciałby sobie pomnieć albo w ramach kontynuacji znajomości języka francuskiego, serdecznie zapraszam. W każdy piątek od 17 do 18 jest dyżur. Jeśli nawet państwo mają jakieś kłopoty językowe, typu dostałem list, mam lekarstwo napisane, jest tylko po francusku, zapraszam również w tych godzinach, służymy swoją pomocą. Zawsze jest ktoś, pytać po prostu w sali Empiku, tam czytelnik jesteśmy. Ktoś musi degustację przeprowadzić, czy nie są prostą osobę. Czy ona wygląda na taką, która może znieść dusza? Chyba nie. Nie, to jest chyba. Pani Gałowska, ja nie wiem, czy ja mogę taką konwencję zaproponować, póki jeszcze będziemy nie całkiem przy stole, bo może każdy z państwa, chociaż dwa słowa, każdy z państwa tutaj, no, dorosłych, a może jakiś z młodzieży przedstawiciel samorządu, jeśli taki jest, no parę zdań chociaż, żebyśmy się tak szerzej poznali.
wzajemnie. Ja, może ona, no ułatwię sprawę. Ja przedstawię przynajmniej nasze grube ryby, że tak powiem. Pani Gertruda Gapińska to jest szefowa społecznej rady klubu. Proszę o to, to dotyczy wszystkich. Pani Róża Gazda, szefowa... z podwójną koroną. Pani Dominiak Bogumiła, szefowa zespołu Bilanki. Ja myślę, że to jest w ramach występu, ale to tam też w finale. Pani Maja Niewidze. Pani Maja Dynajska, szefowa zespołu pod nazwą Skleroza. I jest... Pani Edzio Praksator, proszę bardzo. To było poza planem, dlatego tak się teraz mówię. Pani Edzio Praksator, przewodnicząca Teatru Uwu. Także i pani Bolesia Karpowska z sekcji plastycznej. To jest dla państwa, jak sądzę, nie tylko przedstawienie osób, ale pewnego rodzaju no, tego spektrum zainteresowań tutaj. Proszę bardzo, kabaret Skleroza, sekcja literacka, więź, chór Zacisze, zespół wokalny, Teatr UBU, ognisko TKK, pogodna jesień, sekcja bryczowa, sekcja plastyczna. No chyba wszystko. Chyba wszystko. Już mówiłem. No tak mniej więcej to jest to, co się ale to jest technika, o dziwo, mimo wieku państwa, którego nie chciałbym głośno wypominać, ale mimo wieku państwa są bardzo stabilne te sekcje i w zdrowiu i w starym składzie z nowymi dochodzącymi działają, bo jakoś tak nie mamy wypadków przy pracy. Uchwalę państwa i chyba naszej troszeczkę. No i tak to mniej więcej wszystko wygląda. Więc, a wszyscy pozostałe osoby to są tak samo ważne, no ale już będę tego przedstawiał, myślę, że to się odbędzie już tak. Jedne osoby pan nie wymienił. Słucham. Szefowy naszej gospody. Aha, pani. Szefowa naszej gospody ma ciekawe pochodzenie. Nazywa się Ewa Mickiewicz. Osób działających kilkanaście, natomiast na spotkania udaje nam się czasami ściągnąć więcej przyjaciół i sympatyków. Przekrój wiekowy jest, tak jak widać, od naszych dzieci, które są małe, do już członków honorowych. Tak, z laurem. Na tej imprezie próbujemy, że tak jak państwo widzicie, jest to pani Monika Kowiak, która uczy francuskiego, chcemy ściągać po prostu jej klasy. Czysto towarzystwo uaktywniać w tym wszystkim, co jest związane. I stąd udział jej z Francją. Stąd też jej udział w tych dniach kultury jej młodzieży z jej klasy. Jest pan profesor, o którym pani mówił, jest nasza seniorka pani Joasia, która aktywnie uczestniczy w naszych zajęciach. Pani Teresa, z członków zarządu jestem tylko ja jako szefowa, skarbnika, nie wiem, gdzieś w ciało, mam nadzieję, że nie zaczął. A sekretarz niestety ma mamę, którą musi się opiekować, więc też nie mogła dzisiaj przyjść. Natomiast tutaj przepraszam, ale może tak pani podniosła coś też na przykład. Sekretarzem jest pani Irena Durnicka, natomiast naszym skarbnikiem jest pani Małgosia Minerze i dziennikarka z tego. Także przez nią również można sprawy z tego wszystko.
tygodnia. Na 2 tygodnie. I wiele informacji. Od czasu do czasu offline się właśnie ukazuje, to dzięki niej na wam pisze. Żałuję, że dzisiaj jej nie ma, bo mogłaby właśnie jakąś notatkę o naszym spotkaniu sporządzić. No i tak spróbujemy, tak, będziemy naciski robić, żeby takowa się ukazała. Także no tyle możemy, no jesteśmy różnych profesji. Także nauczycieli jest kilkoro, ale bardziej sympatyków niż członków. Najaktywniejsza jest Ula i honorowo pan profesor Leśniak. Natomiast cała reszta, no to są wszystkie zawody. Trudno mi w tej chwili wymienić je. Sami urzędnicy i pracownicy. Ale poza tym wszystkich łączy jedno, że kochamy Francję, mówiąc patetycznie i wzniośle, bo to chyba trzeba tak powiedzieć, bo inaczej nie da się wytłumaczyć tego wszystkiego, co my robimy. Dlatego, że to jest praca typowo społeczna, naprawdę. Ale ponieważ mamy tę przyjemność wielką, naprawdę, i satysfakcję, jak mówi się, coś uda, w związku z tym, jeżeli nawet ponosimy jakieś koszty, niekoniecznie finansowe, bo to nie o tym chciałam powiedzieć, ale to też takowe ponosimy, to i koszty psychiczne również, jak nam się coś nie udaje, jak nam odmawiają pomocy. Różnie to bywa, mamy już trochę doświadczeń przy tym też. Jednak jeżeli nam się coś uda, to ta satysfakcja jest tak wielka, że i dlatego nie mówimy, Przepraszam bardzo, może ja się zapytam jeszcze, może pani powie, gdzie można te książki wypożyczyć? To jest Klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Gdzie szkoły można wypożyczyć. Ale zawsze w piątki zapisali. Jak piąta mi zainteresowana, można wypożyczyć członki. Nie ma problemu. Piątki od 17 do 18. A teraz gdzie zaczynamy? Też ten dalej od gości nie chcę. Mój bratowi. Thank you.